Profesor Juliusz Domański urodził się w 1927 roku w Suchym Lipiu na Lubelszczyźnie. W wieku 20 lat rozpoczął studia filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim, kształcąc się pod opieką dwóch wybitnych profesorów, Adama Krokiewicza i Kazimierza Kumanieckiego. Tuż po studiach podjął pracę redakcyjną w wydawnictwie PAX, a od roku 1962 pracę naukową w Polskiej Akademii Nauk, gdzie uczestniczył w seminarium kolejnego ze swoich mistrzów, Stefana Świeżawskiego. Pod jego wpływem podjął pionierskie badania nad dziejami filozofii średniowiecznej i renesansowej, które przyniosły mu międzynarodowe uznanie. W roku 1965 obronił rozprawę doktorską o twórczości Kalimacha, a w 1975 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy o pojęciu filozofii u Erasma z Rotterdamu. W 1991 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego, a rok później został pracownikiem Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie po przejściu na emeryturę nadal prowadzi zajęcia dydaktyczne. Wśród wielu cenionych prac profesora Domańskiego dotyczących dziejów kultury europejskiej należy wymienić następujące: Erasm i filozofia, scholastyczne i humanistyczne pojęcie filozofii, początki humanizmu, tekst jako uobecnienie, metamorfozy pojęcia filozofii, z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka. Profesor Domański przygotował również antologię pism Erasma z Rotterdamu, zatytułowaną Trzy rozprawy. Przetłumaczył też erasmowy podręcznik żołnierza Chrystusowego Nauk zbawiennych pełny. Wywiad prowadzi dr Marcin Iwanicki, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie profesorze, zacznijmy od kilku wspomnień. Czy pamięta pan swoje pierwsze lektury filozoficzne? To, co na mnie zrobiło wielkie wrażenie z tekstów filozoficznych, klasycznych, greckich, to były dwa dialogi Platona, które czytałem jako lekturę obowiązkową na filologii klasycznej. Po roku nauczania i uczenia się greki ja przeczytałem w oryginale Apologię Sokratesa i Fedona. I to zrobiło na mnie wrażenie ogromne. Miałem wtedy lat 20 i trochę. No a jeszcze inną lekturą bardzo platońską były Tuskulanki Cycerona, też czytane mniej więcej w tym czasie jako lektura obowiązkowa. To były moje pierwsze doświadczenia. Dzisiaj opowiadam chętnie. To brzmi bardzo dumnie, ale to była lektura w męce i trudzie, że właśnie ja Platona czytałem najpierw po grecku. I to jest prawda. Prawda. Dlatego, że przekłady Witwickiego, te stare wydania, takie z Biblioteki Sympozjonu, były bardzo trudno dostępne. Ja chciałem mieć pod ręką przekład polski, ale nie miałem, wziąłem sobie niemiecki, żeby trochę sobie pomagać tej Grece. Jednym z wybitnych nauczycieli pana profesora wtedy na filologii klasycznej był Adam Krokiewicz. Jak pan profesor wspomina jego wykłady i seminaria? Wie pan, to jest wspomnienie dość dziwne, bo ja wtedy, 20-letni student, oczywiście chodziłem na jego wykłady, na jego seminarium, seminarium z Lukrecjusza, to był jego autor ulubiony, ale ja wtedy jakoś to odbierałem płytko, powierzchownie. Ja nie doceniłem tego, co on mówił, tak samo jak nie od razu wtedy, jako student, zacząłem się pasjonować tym, co on publikował. Ja je odbieram tak, jak je zrozumiałem później. I to była rzecz bardzo ważna dla mnie, ale to już było wtedy, kiedy ja sam musiałem się parać historią filozofii, wykładać ją na przykład. Także dojrzałem, no tak krótko mówiąc, syntetyzując to, dojrzałem późno do tego, żeby docenić Krokiewicza. A miał pan, profesor, sposobność uczęszczać na wykłady Władysława Tatarkiewicza?
Byłem raz na jego wykładzie z ciekawości, bo właśnie musiałem zdać raz w czasie studiów czteroletnich egzamin z filozofii. On był na każdej humanistyce, był taki egzamin. Potem powiem, jak to było, co się wybierało na ten egzamin. Otóż poszedłem na wykład Tatarkiewicza, który chyba wtedy mówił o... To był Herbert albo ktoś, nie pamiętam, Shaftesbury. Taki wykład był kursowy i stwierdziłem, że on mówi mniej więcej to, co jest w podręczniku. I uznałem, że nie warto chodzić na ten wykład. To znaczy, nie było tak, żebym ja nie uległ urokowi Tatarkiewicza, bo to był wykładowca bardzo urokliwy. Ale pomyślałem sobie, że to nie warto chodzić. Tu się niczego nadzwyczajnego nie dowiem. Więc zrezygnowałem z tego i nie chodziłem. Później przygodnie słuchałem Tatarkiewicza, już bardzo starego, już jako zupełnie dorosły człowiek, ale tych jego wykładów z historii filozofii właściwie nie słuchałem. Raz tylko byłem. Otóż na Uniwersytecie Warszawskim, wtedy w latach 40., była możliwość wyboru. Albo się zdawało egzamin z tak zwanych elementów Kotarbińskiego, to znaczy z tych elementów logiki, epistemologii, metodologii nauki. I to u Kotarbińskiego się zdawało. Albo się zdawało historię filozofii u Tatarkiewicza. I w tamtych latach były tylko dwa tomy tej historii filozofii, które się kończyły, już nie pamiętam w tej chwili, albo na I wojnie światowej, albo jeszcze wcześniej. One chyba już w wieku XIX się kończyły. No to u Tatarkiewicza trzeba było z tego podręcznika się nauczyć. I to był właściwie ten kurs filozofii, takiej właśnie historii filozofii. No bardzo instruktywny, bardzo przyjemny, bo książka jest świetnie napisana. I ja egzamin u Tatarkiewicza zdałem, będąc na roku chyba drugim albo trzecim. To taki był jeden egzamin obowiązkowy. Chodziliśmy czasem z Władysławem Seńką, najbliższym mi w czasie studiów, a i potem jakoś długo i trwale w moim życiu obecnym, do knajpy Kresowianka na Nowym Świecie. I spotkaliśmy kiedyś dumającego ni pli, ni moins, tylko nad ćwiartką wódki sotte profesora Witolda Jabłońskiego, sinologa, który mnie znał z powodu mojej pracy przy organizowaniu powszechnych wykładów uniwersyteckich i zaprosił nas do swojego stolika. Rozmowa potoczyła się raźno, ale była to raczej rozmowa profesora z Władkiem niż ze mną. Rozmowa nie byle jaka. Zdawkowa, lecz poważna i pełna znaczących treści. Najpierw pesymistycznych, ba, nihilistycznych wręcz, wypełniających autocharakterystykę naszego dostojnego rozmówcy. Napisałem parę książek, panowie. Zróbcie mi tę grzeczność i nie czytajcie tych marnot. Potem filozoficzna, w której nastąpiła profesorska confessio infidelitatis. Po krytycznej replice młodego rozmówcy wywołane nią pytanie profesora: pan wierzy w Boga? Otrzymało odpowiedź: nie, panie profesorze, ja nie wierzę. Ja wiem, że Bóg istnieje. Przy czym nie ulegało wątpliwości, że w tym wiem zawarta była konotacja wiedzy naukowej i pewnej, ufundowanej na Tomaszowych quinque vie. Nigdy nie zdobyłbym się w tamtym czasie ani na podjęcie takiej rozmowy, ani na taką odpowiedź. Już wtedy, wczytując się, owszem, z pasją w dzieje filozofii, ale też pytając się przekornie, czy aby na pewno filozofowie sami brali serio wszystkie swoje odpowiedzi na fundamentalne pytania. A zaraz po studiach zajął się pan profesor pracą redakcyjną, ale w dziale właśnie filozoficzno-teologicznym. To tak, on, myślę, że ta nazwa była może dopiero wtórna po jakimś czasie mojej pracy.
Instytucie Wydawniczym PAX. Ja na filologii klasycznej miałem kolegę, który przyszedł po roku studiów też z filologii klasycznej na KUL-u. Nazywa się Władysław Seńko. Jest to bardzo znakomity historyk filozofii. On przyszedł na drugi rok w Warszawie i myśmy resztę tych studiów razem spędzili w wielkiej zażyłości, a on wyniósł z KUL-u i znajomość nielichą po roku historii filozofii i jakiś zapał do niej, jakieś zainteresowania autentyczne, ponieważ żeśmy się szybko zaprzyjaźnili, a miewaliśmy poważne rozmowy, instruktywne, takie jak porządni studenci, to ja się od niego bardzo dużo nauczyłem już wtedy. To był taki jakby mój dodatkowy nauczyciel obok Krokiewicza i obok tej lektury podręcznika Tatarkiewicza. Także to była ważna dla mnie, ważny element mojej formacji filozoficznej. I tak się stało, żeśmy obaj pracowali w tym Instytucie Wydawniczym PAX i często obaj nad tym samym. Tak się zaczęła moja praca w PAX-ie od myśli Pascala w przekładzie Boya, nad których nowym wydaniem pracowałem razem z Seńką. Notabene, nawiązując do poprzedniego pytania, powiem, że to była następna lektura filozoficzna moja, która mnie zauroczyła. Myśli Pascala. Tak, ja zostałem, wie pan, na poziomie, czy w konwencji, czy w klimacie Le Paris de Pascal, zakładu Pascala. To była rzecz dla mnie rewelacyjna. Więc ta lektura się zaczęła, a potem 10 lat pracowałem w PAX-ie. To było tak, że to środowisko miało ambicje kulturowe, oprócz swoich politycznych, które zostawimy na boku, bo nas nie interesują. Miało bardzo zdrowe i ambitne, bardzo zdrowe i takie, powiedzmy, twórcze ambicje te kulturowe. No, ponieważ ówczesna władza, ówczesny ustrój jakoś bardzo propagował, wręcz narzucał jedną filozofię marksistowską, to PAX przy całej swojej uległości politycznej miał te ambicje właśnie, żeby zadać propozycję innej, nie tylko filozofii, ale w ogóle kultury i literackiej, i umysłowej. I bardzo, bardzo pilnie i bardzo skutecznie, jak się tylko dało, bo możliwości były niewielkie i możliwości te w systemie nakazowo-rozdzielczym ekonomiczne i możliwości, jakie ograniczała bardzo cenzura. No ale przy tych wszystkich ograniczeniach i trudnościach, żeby dać jak najwięcej. I to ja miałem okazję lektur tam, do których bym być może nigdy nie trafił. W każdym razie to był taki dalszy ciąg mojej edukacji filozoficznej. Oprócz Pascala był też jeszcze Augustyn. No Augustyn, tak, to była druga taka wielka praca, jak na nasze wtedy możliwości, któreśmy z Seńką i innymi także, tam było kilka młodych osób, one są wszystkie w tych czterech tomikach dialogów Augustyna uwidocznione. Myśmy to rozkręcili na wielką skalę, ale głównym pomysłodawcą, w szczegółach oczywiście, i głównym wykonawcą, czy wykonawcą rzeczy najważniejszej, był właśnie Władysław Seńko. Także to była taka druga rzecz. No, trzecią rzeczą był na pewno Gilson, nad którym nigdy nie pracowałem bezpośrednio, ale tam wydawano tego dużo i to się czytało tak czy inaczej, do pomocy kolegom, czyli no, miało się w to wgląd, prawda? Więc, no ale poza tym były tam lektury niekoniecznie filozoficzne.
ale takie z dziedziny kultury umysłowej, rozmaite rzeczy, bliskie nawet filologii klasycznej. I to przez moje ręce przechodziło. Ja sporo z tych rzeczy miałem jako zadanie pracownicze, redakcję, dopilnowanie tego. No, teksty oprócz Augustyna, patrystyczne, listy świętego Hieronima, prawda, trzy tomy sławne. Także to taka była druga szkoła po studiach, taka w trybie pracy zawodowej, bardzo ważna. I drugim mistrzem filozoficznym pana profesora był Stefan Świeżacki, obok Adama Krokiewicza. I na jego seminarium trafił pan profesor już wiele lat po zakończeniu studiów, wskutek dosyć niezwykłego zbiegu okoliczności, bo zaczęło się od pewnego sporu o świętego Augustyna. Tak jest. Tak, sporu z profesorem Janem Legowiczem, który wtedy i potem bardzo się głośno przyznawał do marksizmu. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ten mój kontakt, najpierw polemika na piśmie, a potem inne kontakty już osobiste z profesorem Janem Legowiczem. Bardzo ciekawy jest on i w moim życiorysie, i jako ilustracja pewnych osobliwości tamtych czasów, sytuacji kulturowej Polski w tym 45-leciu komunistycznym, czy socjalistycznym, czy jak je tam zwać. Ta moja polemika zwróciła jego uwagę na mnie i to potem miało dalszy ciąg, dla mnie bardzo korzystny. Skończyło się na tym, że zostałem zatrudniony w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN od nowego roku 1962. Dokładnie po 10 latach pracy w PAKS-ie. No i tu się zaczyna właśnie moja przygoda z profesorem Świeżawskim. Ja nazywam profesora Świeżawskiego moim późnym mistrzem, a raczej siebie, jego późnym uczniem. A już wtedy miałem 35 lat. Miałem sporo publikacji za sobą. Jakoś byłem uformowany bardzo, a on mnie zafascynował przede wszystkim swoją osobowością. To był bardzo urokliwy człowiek, taki powiedziałbym z różnych stron patrząc na niego, taki niezwyczajny. No więc to na pewno był mój nauczyciel filozofii następny, może najważniejszy w pewnym sensie. W pewnym sensie najważniejszy. Chociaż na pewno nie szedłem jego śladami dokładnie. Nie. Z wielkim trudem przepoczwarzałem się w badacza średniowiecznej filozofii. I gdyby nie uprawiana od lat już blisko 10 mediewistyczna działka redakcyjna, a także stała i stale realizowana gotowość wszelkich latynistycznych pomocy, konsultacje przy wydawaniu tekstów, przekłady cudzych drobnych prac na łacinę, mogłem łatwo i na dobrą sprawę powinien byłbym wylecieć z tego grona młodszych przeważnie ode mnie i bardzo dzielnie pracujących badaczy filozofii średniowiecznej. Pilną dla mnie sprawą było wydeptanie sobie własnej, choćby i nietypowej ścieżki. Miało w realizacji tej także psychicznie istotnej potrzeby swój udział seminarium profesora Stefana Świeżawskiego. Już na wydanym w roku 1964 zagadnieniu historii filozofii, na egzemplarzu, który mi ofiarował, wypisał on dedykację zachęcającą mnie do zajęcia się problematyką scholastyczno-humanistyczną. Myślał zapewne o takim mieszanym polu badań doksograficznych. Ja jednak wykoncypowałem sobie nieco inny obszar. Pojęcie filozofii, czyli refleksje filozofów nad tym, czym jest filozofia, jakby niezależnie od podejmowanych przez nich materialnych, rzeczowych zagadnień i wypracowywanych na nie odpowiedzi.
A co było przedmiotem seminarium? A no właśnie, tak, to bardzo jest istotna sprawa. To było osobliwe seminarium, dlatego że to był, można powiedzieć, etap, jeden z etapów, na których powstawały kolejno, nie kolejne tomy, tylko kolejna koncepcja się wypracowywała wielkiej książki Świeżawskiego Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. To było seminarium, na którym profesor Świeżawski referował swoje lektury. Bardzo obszerne lektury, bardzo liczne, bardzo ciekawe, nad którymi siedział chyba rok albo więcej za granicą, głównie chyba w Paryżu, ale też w Rzymie. I te lektury uczynił przedmiotem seminarium. On je referował, przy czym naturalnie uczestnicy byli dopuszczani do głosu i nawet zachęcani do uwag najrozmaitszych. To było no, takie normalne seminarium, osobliwe w tym, że ono miało być takim warsztatem, który doprowadzić miał do pewnego skutku piśmiennego, pisarskiego. Najpierw te lektury Świeżawski referował, mając na celu stworzenie takiego przeglądu literatury dotyczącej XV wieku. No wiek XV uważał i słusznie za okres jakoś pokrzywdzony, niedoceniony przez historyków filozofii średniowiecznej, a jednocześnie okres bardzo ciekawy. Więc zamierzał pierwotnie napisać coś, co nazywał przewodnikiem po literaturze dotyczącej XV wieku. W trakcie tego seminarium wykluła się koncepcja śmielsza i bardzo słusznie, i to właśnie to seminarium było błogosławione dla tej koncepcji, żeby to było takie autorskie ujęcie XV wieku, myśli XV wieku. Więc to było seminarium osobliwe, dlatego że myśmy mieli możliwość podpatrzenia warsztatu doświadczonego uczonego, dojrzałego już zupełnie, i warsztatu, który dotyczył nowych zagadnień, nie takich kanonicznych, podręcznikowych, tylko one nawet na podstawie tej literatury zestawionej, zebranej, to wszystko było odkrywcze. Także to było takie osobliwe seminarium. Jedną z głównych przesłanek tego seminarium było to, że scholastyka i humanizm tworzą pewną całość. No tak, tak. Na to Świeżawski kładł wielki nacisk. On w ogóle patrzył na myśl, na kulturę umysłową, religijną, literacką do pewnego stopnia tamtego czasu, tego XV wieku, który no, jakoś jeszcze głęboko sięgał w wiek XIV. On patrzył na to globalnie, on nie rozdzielał tych nurtów. Tak, że tak powiem, metodologicznie i a priorycznie. On właśnie starał się scalić wszystko. To miało ogromne znaczenie, dla mnie także osobiście, bo ja jako filolog klasyczny byłem zawsze skłonny, i to jest jakoś wmontowane w dyscyplinę akademicką, która się nazywa filologia klasyczna. Ja zawsze byłem skłonny ciążyć ku tej kulturze renesansu, ku kulturze humanistycznej. To mi zresztą do tej pory zostało, ja się tego nie wyzbyłem. Ale jest pewien, no jak to powiedzieć, horyzont, sposób widzenia z tego seminarium Świeżawskiego pozostał we mnie także. To mnie intelektualnie bardzo wzbogaciło. No a poza tym też rozmaite takie były
możliwości podpatrzenia tego warsztatu od strony takiej czysto zewnętrznej. Nawet sposobu robienia notatek, tak? Tak, taką technikę, żeby zostawiać na marginesie miejsce na oznaczanie stron przeczytanej książki. To tak Świeżawski zawsze notował. A jeszcze poza tym to on bardzo był zdyscyplinowany w tym robieniu notatek. Przystępował do lektury z własnym kwestionariuszem. I tego kwestionariusza się trzymał w sposób zdyscyplinowany. Ja przedtem i potem też, po zetknięciu się z nim, po podpatrzeniu tych jego technicznych możliwości, ja byłem strasznie zachłanny, jeżeli już się do czegoś dorwałem. A jeżeli to jeszcze były lektury robione za granicą, jakieś rzadkie książki, to ja starałem się wszystko zapisać, tak? Chciwie. No, a to było nieekonomiczne i tego się nie wyzbyłem zresztą, ale widziałem korzyść, jaka wynika z tego. Ja też podchodziłem na ogół z kwestionariuszem, ale ten kwestionariusz mnie nie hamował w chciwości mojej. To Krakiewicz i Świeżawski to byli filozoficzni mistrzowie pana profesora, a z kim się pan profesor przyjaźnił w tamtym czasie? Z kim się dyskutowało swoje nowe idee? No, mówi pan o Instytucie Filozofii i Socjologii. Tak, tak. A wymienię bardzo niewielu kolegów. Jednym i może głównym nawet był, z nich był dalej Władysław Seńko, który wcześniej ode mnie z Paksem się rozstał i przeszedł tam. No i był mi takim cicerone w tym nowym środowisku. Tu może warto by dwa słowa charakterystyki tego, do jakiej to pracy ja przeszedłem. No, to była pionierska praca od podstaw, u źródeł. Praca, której zasadniczym przedmiotem była polska filozofia średniowieczna, która się zaczęła, rzecz jasna, w XV wieku razem z reaktywowaniem, z odnowieniem Uniwersytetu Krakowskiego, bo ten Kazimierzowski Uniwersytet, nie wiem co zrobił, może coś zrobił, ale na piśmie nic nie zostało i nic o tym nie wiemy. Otóż praca ta była czymś niezwykłym w tamtym czasie, a jeszcze bardziej niezwykłe było, że jej sprzyjał, a nawet był jej inicjatorem, czołowy marksista polski. Że ten marksista polski współpracował nie tylko z Janem Legowiczem, który się też za marksistę podawał, czy był nim, ale również ze Stefanem Świeżawskim, który był profesorem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tamta rzeczywistość była skomplikowana, pomieszana i były takie inicjatywy właśnie jak no ta, której autorem był w dużej mierze, czy wręcz głównym autorem Adam Schaff, który prostą rzecz skonstatował. Nikt za Polaków nie zrobi historii filozofii polskiej. A tę historię trzeba zacząć od średniowiecza, bo się wtedy zaczyna filozofia w Polsce. No i właśnie, i taka przygoda. Więc wracam do przyjaciół. No bo ja wiem tak rzetelnie, mogę wymienić jeszcze dwie, trzy osoby oprócz Seńki. To byli moi koledzy, też rzecz osobliwa, bo koledzy, którzy pracowali w innym zakładzie, zajmowali się późniejszym okresem i zajmowali się myślą religijną XVI i XVII wieku, reformacją polską, czy jak oni to nazywali, uczenie i bardzo adekwatnie, heterodoksją religijną tamtych czasów. To był Lech Szczucki. To był Zbigniew Ogonowski, bardzo wybitni specjaliści, też pionierzy, którzy na tej samej fali, w ramach tej samej tendencji, w tym instytucie badawczym, zrobili ogromną robotę. No, ja się nie zajmowałem nigdy profesjonalnie, nie uważam się za historyka reformacji czy heterodoksji religijnej, czasów nowożytnych, wczesnych. Coś tam mam, jakieś publikacje drobne, parę publikacji mam, ale
głównie współpracowałem z nimi jako filolog klasyczny, to znaczy jako człowiek, który pomagał im wydawać łacińskie teksty niewydane z tamtych czasów. Ta współpraca naturalnie nie ograniczała się tylko do takich czysto pragmatycznych rzeczy, jak praca nad wydaniem jakiegoś tam tekstu, ale moje pomysły, moje rozterki, moje powodzenia i niepowodzenia ja z tymi zaprzyjaźnionymi kolegami konsultowałem, przedstawiałem i Seńce, i Szczuckiemu, i Ogonowskiemu. Rozmaite pomysły, które miałem, jakieś zaczątki tekstów dawałem do czytania, czy wręcz całe już potem gotowe prace. Jeszcze przy tej okazji można by dopowiedzieć jeszcze coś takiego, bo naprawdę to była taka praca, można ją nazwać akademicką, ale bez konotacji tych dydaktycznych. Taka jak francuski taki Institut de la Recherche Scientifique, prawda? To była praca zaplanowana na lata. Jak mówiłem, wspomniałem, od podstaw, bo ta mediewistyka, ale i ta druga dziedzina, ta heterodoksja religijna, wychodziła od materiałów nieprzebadanych, rękopiśmiennych, niestudiowanych przez lata, nawet jeśli drukowanych, od rudymentów i starała się rozeznać to jako rzecz ciekawą czy nieciekawą, twórczą czy nietwórczą, wtórną, oryginalną, wszystko jedno, ale jako to, co się działo naprawdę w myśli polskiej. Metodycznie, powoli, krok po kroku. No i z tego ograniczę się tylko do tej działki mediewistycznej. Z tego powstało to, co mogło powstać w tym czasie. Na pewno bardzo niedoskonała, na pewno bardzo zaczątkowa, ale jednak tych tomów 10 czy 11, czy ile ich tam jest, dziejów filozofii średniowiecznej w Polsce. Szereg tekstów wydanych, mniejszych, większych, lepiej wydanych, gorzej wydanych, ale tych tekstów nie było przedtem. Tekstów źródłowych, więc ja takich kolegów miałem, najbliższych, takich roboczych kolegów, ale to były bardzo i są nadal bardzo serdeczne stosunki, takie przyjacielskie. A jeszcze jedna osoba jest tu do wymienienia. To jest zupełnie inna dziedzina i myślę o Barbarze Skardze, o filozofię, no może najbardziej filozofię z tego szczupłego grona wymienionego, bo to i ci trzej to byli historycy filozofii, oni własnych poglądów filozoficznych nie głosili. Skarga też przez długie lata była tylko historykiem filozofii XIX i XX wieku, polskiej i przede wszystkim francuskiej, od tego zaczęła i to bardzo dużo zrobiła, XIX-wiecznej i XX-wiecznej filozofii, ale potem zaczęła jakby, to już po zmianie ustroju, zaczęła jakby na własne konto filozofować. Zachodzi mnie pokusa, by powtórzyć bon mot, który sobie ukułem kilkadziesiąt lat temu w przekornej relacji na inny, od Karola Marksa pochodzący i ongiś będący w stałym obiegu bon mot, o tym, że filozofowie dotąd objaśniali świat. Chodzi jednak o to, aby go zmieniać. Dobrze świadomy tego, że filozofowie starożytni też, bywało, chcieli świat zmieniać. Czyż nie temu służyć miała platońska polityczna i filozoficzna zarazem utopia? Mawiałem wtedy, że filozofowie starożytni, owszem, objaśniali świat. Chcieli go jednak przede wszystkim znieść, wytrzymać. Wytrzymać i zdystansować się do niego. Wytrzymałość doradzał pochodzący z Syrii rzymski Mograf, autor skeczów, z pierwszego wieku, pisząc: znoś, a nie gań, czego uniknąć nie możesz. Feras non culpes, quod vitare non potes. Wytrzymałość i dystans, a zarazem powściągliwość. O więcej niż wiek późniejszy filozof grecki Epiktet ujął to w dwu tylko takich oto kluczowych słowach, zaznaczając przy tym, że to cała filozofia. Wytrzymaj i powstrzymaj się.
anechu kai apechu, co na łacinę przełożono jako sustine et abstine. W tych sentencjach filozofia Greków, czymkolwiek była jeszcze ponad to, wyraża na pewno to, co w niej najistotniejsze i co rdzenne. Warto sobie to od czasu do czasu przypomnieć, nawet jeśli przypadkiem zajmujemy się profesjonalną filozofią. W metafilozofii zajął się pan profesor tak zwaną integralną koncepcją filozofii, sięgającą filozofii starożytnej. Na czym polega ta integralna koncepcja? No, krótko mówiąc, na tym, że filozofia, tak po używając nazw, pojęć, słów, adota, pier ado, że filozofia pierwotna, ta starożytna, od któregoś tam momentu, to było nie tylko dociekanie teoretyczne, dociekanie, jaka jest rzeczywistość, ale także to był sposób życia. Ona została potem zdezintegrowana, to znaczy, znowu, żeby się do celnych formuł adota odwołać, ona została sprofesjonalizowana. Filozofia stała się profesją. No, większość, ogromna większość moich prac, nie mówię o tych paru książkach, ale takich drobniejszych studiów, na tym polegała, żeby pokazać, na czym, jak się dokonał ten proces, kiedy się dokonał, wskutek czego się dokonał, tej właśnie rozbicia tej integralnej postaci filozofii, jak on próbował być ciągle przez całe jej dzieje na nowo scalany, prawda? Jak to pojęcie filozofii na nowo próbowano zintegrować. Ja naturalnie się zatrzymuję w pewnym momencie, nie wychodzę właściwie poza bliski wiek XVI. Erasm dla mnie jest i punktem odniesienia, ale i granicą, na której się zatrzymuję. A jaka była rola chrześcijaństwa w zmianie tego pojęcia filozofii? No właśnie, ja jestem tym bluźniercą, który mówi, że chrześcijaństwo spowodowało tę dezintegrację. Bardzo skomplikowany proces. No, taka strategia kulturowa, religijno-kulturowa polegała na tym, że trzeba uznać wartość filozofii Greków tylko w tej dziedzinie teoretycznej. To zrobił Orygenes za pomocą czegoś subtelniejszego i bardziej jakby nastawionego na relacje międzyludzkie, na przykład w liście do Grzegorza Cudotwórcy, to bardzo sławny tekst taki właśnie programowy, to Orygenes pierwszy w polu mojej obserwacji zrobił, no, mając już za sobą tę sytuację, że chrześcijaństwo jakoś zaakceptowało filozofię, poczynając od filozofię klasyczną, filozofię Greków zaakceptowało, poczynając od Justyna, wyznawcy, prawda? U początków tej dezintegracji stoją właśnie pewne teksty Orygenesa, przede wszystkim ten list do Grzegorza Taumaturga. I to poszło tym torem. Jak wziąć moje pierwsze wydanie scholastycznego i humanistycznego pojęcia filozofii, to jest dość radykalne, prawda, że wiek XIII, uniwersytecka scholastyka zupełnie zagubiła ten, prawie zupełnie, bo i tam jest dość to oględnie zrobione, prawie zagubiła ten składnik życia. Ale potem jednak zrewidowałem to i on nigdy nie zaginął, on jest wszędzie. Są mistrzowie scholastyczni, którzy go ignorują, ale jednak on się ciągle odzywa. I wyniki tych badań metafilozoficznych przedstawił pan profesor między innymi podczas odczytów w Paryżu wygłoszonych na zaproszenie wspomnianego Pierre'a Hadot. Pamięta pan profesor tą podróż i te odczyty? Podróż była też przygodą. Jechałem właśnie z Barbarą Skargą samochodem z Warszawy do Paryża z noclegami po drodze, bo to kawał drogi.
No, była to przygoda taka, tak zewnętrznie biorąc, bardzo barwna. To brzmi dumnie, ale to był miesiąc pobytu, 4 wykłady. Raz na tydzień, taki godzinny wykład, bardzo ściśle przestrzegany. Także ja musiałem mówić po pierwsze w obcym języku, co jest trudną rzeczą samo przez się przynajmniej. Dla człowieka, który nie uczył się od dzieciństwa, musiałem mówić do dużej sali. No, mówić to też jest eufemizm, bo ja jednak czytałem swoje wykłady. I właśnie do takich dostojnych osób. Po ostatnim wykładzie jedna z tych osób, nie wiem po dziś dzień kto, bo nie zapytałem, a Adota, kto to jest. Podszedł do mnie i tak rękami się. Monsieur, tout cela est contre Gilson. No, więc to była taka przygoda właśnie zaszczytna ogromnie, no, naprawdę przygoda, która nie musiała mi się zdarzyć. Nic we mnie ku temu nie prowadziło. Zawdzięczam to po prostu temu, że kiedyś przygodnie Pierre Hadot przeczytał jakiś mój artykuł po niemiecku drukowany gdzieś i się nim zainteresował. Niezależnie od zbieżności wizji samej w tym, że filozofia jest sposobem życia, że była dawniej sposobem życia, niezależnie od tych identyczności czy podobieństw, różnica zasadnicza polega na tym, że ja się chętnie ograniczam do formuł epigońskich, do formuł, do definicji filozofii, do jakichś takich tekstów dawnych, metafilozoficznych, bo one kawę na ławę wykładają, prawda? A do odtwarza to samo, subtelnie analizując teksty filozoficzne, teksty Platona, teksty Plotyna może mniej, ale platońskie teksty bardzo, bardzo. Ale także teksty starożytne chrześcijańskie, bo on się tym dużo zajmował. No, to wystarczy chyba tego zarozumiałego porównywania się z Adotem. Ze wspomnień Barbary Skargi. Wspominam wykłady i dyskusje po nich w niewielkim gronie z kieliszkiem wina w ręku w jakiejś małej restauracyjce Cartier Latin. W tych dyskusjach powracała nieustannie kwestia, czym jest filozofia dla nas dzisiaj. Czy jest teorią? Teorią czego? Świata? Myśli? Dziejów? Poznania? Postępowania? Teorią ustalającą swe założenia, wysuwającą hipotezy, rozwijającą argumentację? Filozofia jako wiedza teoretyczna wydaje się być czymś oczywistym. Lecz czy pozostało w niej coś, co by uzasadniało przekonanie, że jest również sposobem życia? Czy dla nas filozofem jest, jak dla Erasma, ten, kto filozoficznie żyje? Cóż by jednak takie życie oznaczało? Czym by się wyróżniało od innych? Czy przez filozofowanie stajemy się lepsi? Jak tego dowodził Petrarka? Grecy mówili, że filozofia ma siłę terapeutyczną. Mówili też, przykładem jest Pitagoras, że może mieć siłę przetwarzania, gdyż pozwala z dystansem się odnieść do chwały i potęgi tego świata. Inni stwierdzali, że pozwala na ironiczny dystans wobec samego siebie i małych ludzkich spraw. Pozwala więc dostrzec hierarchię ważności spraw i rzeczy. Czy ten praktycystyczny sposób pojmowania filozofii, którego dzieje przez średniowiecze opisuje Domański, mógł przetrwać do dziś i dziś pozostać aktualnym? Co można powiedzieć o nim w wieku, w którym filozofia, jeśli nie ogranicza się do analizy języka i dyskursu naukowego, jest pojęta jako pusta naukowa gra? Straciliśmy zapewne tę naiwność, która przed uprawiającym filozofię otwierała możliwość nowego sposobu bycia człowiekiem. Trudno byłoby nam stwierdzić za Husserlem,
że filozoficzne poznanie świata tworzy nie tylko te wyniki szczegółowego rodzaju, lecz również postawę ludzką, która wkrótce ingeruje w całą resztę życia praktycznego. Doświadczenie wydaje się nie potwierdzać tej tezy. Domański współczesnego sceptycyzmu nie podziela. Ma bowiem duszę grecką. Gotów jest bronić filozofii przed właściwą jej spekulatywnością i wydobywać z niej etyczne i kulturotwórcze sensy. Dlatego też, słuchając jego wykładów, czułam, że spod tych erudycyjnych rozważań, tych na pozór suchych, wstrzemięźliwych analiz greckich i średniowiecznych tekstów, wydobywa się patetyczna niemal wiara w moc etyczną filozofowania. Może właśnie dlatego słuchano ich z takim skupieniem. Obok metafilozofii drugim ważnym dla pana profesora tematem jest humanizm. Czy można wskazać na jakieś wyróżniki humanizmu europejskiego? Właśnie to bardzo trudne pytanie mi pan zadaje, bo gdyby, powiedzmy, przyjąć roboczo nawet to, że istnieje tylko humanizm w naszym kręgu kulturowym, w tym kręgu kulturowym, który tworzy judeochrześcijaństwo i kultura klasyczna. To są wyznaczniki i czynniki istotne. I, że tak powiem, takie, które pozostały rdzenne, one się nie zmieniły. Gdyby tu pozostać, to bym powiedział, że humanizm to jest to, co uznaje swoistość i nieredukowalność człowieka. Ja napisałem kiedyś taki esejk w księdze poświęconej już pośmiertnie Janowi Czerkawskiemu. No, miało być to za życia prezent, ale tak się stało, jak się stało. I tam próbowałem po swojemu rozeznać i powiedzieć, na czym ta swoistość i nieredukowalność człowieka polega. Bardzo upraszczając sprawę, polega ona na tym, żeby uznać za równorzędny składnik tego, czym jest człowiek, równorzędny rozumowi, również uczucia, wyższe uczucia, wolę także. Myślę sobie, że humanizm jest czymś, co pozostaje w ścisłym związku z filozofią i co się od filozofii dość głęboko różni. Też nie jest to żadne oryginalne odkrycie. A dla mnie pierwszymi humanistami są sofiści greccy. Sofiści, którzy w swoisty sposób oponowali się tym tak zwaną filozofom przyrody, prawda? Kładli taki lub inny akcent na człowieku, jakoś uznawali jego swoistość, jego nieredukowalność. I to z jednej strony, a z drugiej strony jest to też ta interakcja i z Sokratesem, i z Platonem, i z wszystkim, co się tam po tej otoczce sofistycznej dzieje. Więc tam jest źródło humanizmu. No, a to implikuje pewne rzeczy też z dziedziny twórczości, kulturowej twórczości. Takie mianowicie są to implikacje, że w humanizmie niezbywalną wartością jest coś takiego jak poezja, do której filozofia odnosiła się rozmaicie. No, Platon, wiadomo, jak poezję traktował, bardzo niejednoznacznie. Wiemy wszyscy, że oprócz tego, co jest w Politei i w prawach, jeszcze jest Ion, prawda, jeszcze są najrozmaitsze inne wypowiedzi. Ale jakiś ogólny ton jest taki, zaniepokojenie. Czyli humanizm wiąże się z wyróżnioną pozycją człowieka. W człowieku ważne są uczucia i w związku z tym poezja też ma istotne znaczenie. No, poezja jest niezbywalna w humanizmie. Niezbywalna, absolutnie. Przez całą jego historię. Humanistą, któremu poświęcił pan profesor dużo uwagi, jest Erasm z Rotterdamu. Czy zechciałby pan profesor krótko nam przedstawić jego koncepcję filozofii i jej relacji do chrześcijaństwa? Erasm jest moim głównym bohaterem. Bez Erasma
nie byłoby w ogóle mnie jako tego, który coś tam zrobił w okolicach filozofii, czy w jej obrębie, w obrębie historii filozofii. Ja się zainteresowałem Erasmem, czytając Gibsona, tak. Oczywiście coś tam przedtem było, rzecz jasna. Kiedyś napisałem recenzję, jeszcze w okresie paksowskim i to relatywnie wczesnym, z pochwały głupoty. No, to jest przecież pismo, którego nie można wyjąć z dorobku Erasma, aż akurat wyszedł przekład. Ale Gilson jest tym historykiem filozofii, tym myślicielem, który, no wiemy, że był entuzjastą średniowiecznej scholastyki. Nie tylko tej, w której się mieści Tomasz z Akwinu i tomizm, ale w ogóle, że był jakoś krytyczny bardzo w stosunku właśnie do humanizmu i do humanistów. Jest szereg studiów w tym zbiorze Les Idées et les Lettres i tam osobno jakoś gdzieś drukowanych, takich, z których to wynika niedwuznacznie, prawda, że on krytycznie patrzy na humanizm, na to, jako na to, co się przyczyniło do zdegradowania wartości filozofii. No. Tak czy owak, ja się zafascynowałem tym. Jakoś mi się to od razu wzbudziło moje wątpliwości i mój opór, moją niezgodę. Z czasem powstała moja książka habilitacyjna, Erasm i filozofia, okropnie za wiele napisana i niepotrzebnie. Mogła być i krótsza, i prostsza, no ale byłem jeszcze wtedy dostatecznie niedojrzały, żeby... i do tej pory niedojrzałem, niestety. Tak czy owak jest ta książka, Filozofia Chrystusa, filozofia i filozofia w ogóle. Filozofia, książka to jest, prawda, Erasm i filozofia, czyli książka o erasmowym pojęciu filozofii. O tym, co Erasm przez filozofię rozumiał. Bo co rozumiał przez filozofię Chrystusa, to sam dosyć dokładnie wyłożył, choćby w tej Paraklesis są bardzo piękne, nierygorystyczne, ale definicyjne formuły, prawda, że to właśnie jest rodzaj życia, a nie dociekanie. Nie chodzi o to, żeby tam tajemnice zgłębiać, tylko żeby żyć po chrześcijańsku. Ale co rozumiał przez filozofię tout court, taką filozofię bez przymiotnika? I to próbowałem wyśledzić w jego pismach. To jest treścią tej książki. Odnieść to do humanizmu Erasma, niewątpliwego składnika jego umysłowości, jego osobowości, czyli do tego umiłowania i tej wysokiej oceny poezji, w ogóle i retoryki, wszelkiego piśmiennictwa, które stanowi nowe pojęcie erasmiańskie, które tam się też w tej książce znajduje, które próbuje wyjaśnić, to bone littere, prawda? Ja nie wiadomo, jak to tłumaczyć, bo to jest literatura dobra, dlatego że jest zarazem piękna i zarazem umoralniająca, czy z jakimś etosem niezwykłym, niezwykle wysokim. No i próbowałem też tam pokazać w skrócie, w trzeciej części tej książki, te właśnie inspiracje Erasma, czy te analogie, przede wszystkim w starożytnym chrześcijaństwie, ale także w samej filozofii greckiej, starożytnej w ogóle, przede wszystkim u Seneki, tak jak to w tej książce jest. No i właśnie to jest taka moja, no, jak to powiedzieć, taka próba zsyntetyzowania humanizmu Erasma, który ma, tak jak przedtem mówiłem, jak humanizm sofistów
ma jakiś koniunktyw z filozofią, prawda? To jest jakoś relacjonalne. No a z tego się potem wykluło się to scholastyczne i humanistyczne pojęcie filozofii. Filozofia Christi, no to jest realizowane chrześcijaństwo, realizowana etyka chrześcijańska. Czyli jesteśmy w tym samym kręgu pojęciowym i także w tym samym, na tej samej płaszczyźnie aksjologicznej, w tym obrębie tych samych pojęć. Ściusł jest i Eras mnie nie rozdzielał tego. Dla niego było to pokrewieństwo między filozofią i chrześcijaństwem, ale pod warunkiem, że filozofią tak rozumiano, jak on chciał, żeby to rozumiano. U Petrarki i u Erasma mamy ciekawe uzasadnienie tego akcentu na praktykę, bo to jest uzasadnienie sceptyczne, tak, że prawda jest trudno poznawalna, natomiast czynić dobro może każdy. No tak, 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 tak. No tak, to jest, tutaj się, że tak powiem, wyłania pewne też myślenie, mocny wątek myślowy, mocny w chrześcijaństwie, bo to jest ten wątek, że chrześcijaństwo idzie z nizin społecznych, prawda? Do nich się, tam działa w nich głównie, ale to jest również jakoś i w filozofii obecne, także w filozofii greckiej. Sokrates był arcyproletariuszem. Sokrates był człowiekiem, który no, nie tylko kokieteryjnie mówił, że jego mądrość polega na tym, że wie, że nic nie wie, ale także chętnie się przedstawiał jako prostaczyna. Szukał u sofistów i nie u sofistów wiedzy, której ani sofiści, ani ludzie z ludu ateńskiego nie mieli. On twierdził też, że jej nie ma, że jej poszukuje. No i takim proletariuszem został, ale w filozofii byli przecież ci proletariusze późniejsi, Diogenes Cynik i Epiktet i przedtem Antystenes w czasach Sokratesa. No jest tu coś na rzeczy takiego, prawda, że filozofia rozumiana w pewien sposób jest rzeczą każdego absolutnie. Z adagiów Erasma z Rotterdamu w przekładzie Marii Cytowskiej. Wyrażenia Sylen Alcybiadesa używa się dla określenia rzeczy, która, jak to się mówi, na pierwszy rzut oka wydaje się śmieszna i bez wartości, ale przy bliższym i dokładniejszym poznaniu budzi podziw. Nawiązuje się w tym zwrocie do posążków Sylena, syna boga Hermesa lub Pana, wychowawcy i opiekuna boga Dionizosa, posiadających otwierające się drzwiczki. Gdy drzwiczki zamknięte, widzimy posążek śmiesznego, potwornego fletnisty. Gdy je otworzysz, ukazuje się niespodziewanie posąg Boga. W uczcie Platona Alcybiades, chcąc wygłosić pochwałę Sokratesa, porównuje go do Sylena. Gdy się bowiem oceniało Sokratesa tak, jak to mówią, na podstawie skóry, nie wart nawet jednego grosza. Zaniedbany ubiór, mowa prostacka, plebejska, wulgarna. Gdybyś jednak zajrzał do wnętrza tego Sylena, zobaczyłbyś bóstwo nie człowieka. Umysł wielki, wzniosły, prawdziwie godny filozofa, wzgardzający wszystkim, o co inni ubiegają się z wielkim mozołem na lądzie i na morzu, o co toczą boje. Jedną z jego tez było, że Ewangelie są uobecnieniem Chrystusa. I w ten sposób Erasm wpisywał się w pewną dłuższą tradycję, której pan profesor poświęcił szkic pod tytułem Tekst jako uobecnienie. I wiem, że pan profesor ten szkic obok tej książeczki, o której mówiliśmy, Metamorfozy pojęcia filozofii, uważa za jedno z ważniejszych swoich dzieł. Dlaczego? Dlaczego za jedną z ważniejszych? No ja bym zrozumiale powiedział, że
na ile zdołałem rozeznać, to takiej drugiej książki nie ma, tak ujętej i poruszającej się, bo to jest malutka książeczka oczywiście, no taka ona tam ze 200 stron ma w drugim wydaniu, ale poruszającej się książki, która się porusza na takim obszarze czasowym. Bo ja zaczynam od Teognisa, od Homera, prawda, a kończę na rzeczach, na których się nie znam, do których przypadkiem doszedłem. Tam jest autor z literatury hiszpańskiej XVII-wiecznej, Diego Saavedra de Fajardo. No, do niego dochodzę, prawda? Próbuję naszkicować ten rozwój tej problematyki, czy jej właśnie jej metamorfozy. Ja opowiadam cudze poglądy, co ludzie na ten temat mówili. Ale ja nie rozstrzygam, na czym polega obecność w tekście. Moja interpretacja się kończy na tym, że ten wątek powstał w obrębie mocnego rozróżnienia w człowieku elementu duchowego i elementu cielesnego. W trakcie prac, w trakcie refleksji nad właśnie myślicieli dawnych, pisarzy dawnych, nad tym wątkiem, nad tą sprawą, okazało się, że ta część człowieka cielesna w ogóle nie jest ważna. Ona jest tam naturalnie, można człowieka opisać w tekście bardzo dokładnie. Wszyscy mamy jakiś obraz pięknych pań z powieści, albo Wokulskiego z Lalki, albo tego Szlangbauma czy Rzeckiego. Wiemy, jak oni wyglądają. Nie na tym rzecz polega w tej refleksji, dawnej tej refleksji metaliterackiej. Tam jest silny akcent na to, że w pismo wciela się duch człowieka. Więc to jest element filozoficzny. Ale ja się na nim zatrzymuję i nic więcej nie chcę powiedzieć, tylko to, że dawni myśliciele, dawni pisarze tak sprawę ujmowali. Z antropologii Erasma przypomnieć trzeba z jednej strony tendencję do utożsamiania człowieka z duszą, z drugiej rozciągnięcie dychotomii ducha i ciała na cały obszar kreatury, w szczególności zaś na wszelkie utwory pisane. Kategorią ciała i duszy odpowiadają po stronie utworów pisarskich, zwłaszcza tych dla Erasma najważniejszych, Biblii i poezji antycznej, litera, czyli sens dosłowny, i duch, czyli sens alegoryczny. Dla chrześcijanina nie może ulegać żadnej wątpliwości, że ducha zawsze przenosić trzeba nad ciało. Taką prawdę wyczytuje Erasm zarówno w Ewangeliach, zwłaszcza Janowej, jak i w listach Pawłowych. Jak zresztą u Platona i poetów antycznych. Wyraża się ona jako krytyka religijności zewnętrznej, w szczególności zaś obrzędów i kultu relikwii świętych. Rozróżnienie tego, co duchowe i tego, co cielesne, pozwala Erasmowi stwierdzić, że mniejszy pożytek odnosili z cielesnej obecności Chrystusa zarówno ówcześnie Żydzi, jak i obcujący na co dzień z wcielonym Synem Bożym apostołowie i uczniowie, niż odnosi się z obcowania z wizerunkiem Chrystusa, a właściwie z Chrystusem obecnym w Ewangeliach. Prawdziwy dylemat stwarza jednak tutaj dopiero Eucharystia, której nie sposób uważać za relikwię, ale co do której nie można nie pytać, jak się ma ona do erasmowej idei duchowej obecności Chrystusa w Ewangelii. A jak pan profesor ocenia sytuację współczesnej kultury, na przykład słabnącą rolę nauk humanistycznych czy religii? Przede wszystkim kultura klasyczna. I tutaj ja nie jestem optymistą. Ja jestem głęboko zaniepokojony. Przede wszystkim tym, że nie uczy się języków klasycznych i świat się staje takim, w których, w
którym nikt ich nie umie, nikt nie potrafi sobie poradzić z jakimś prostym porzekadłem łacińskim, ja już nie mówię o greckim. Coraz mniej jest ludzi, do których można adresować, no taki może snobistyczny czasem, za taki właśnie kaprys, zachciankę, żeby tam coś zacytować. Hieron potamon horuzin pagaj, idą, płyną w górę rzeki. Tego nikt nie rozumie. No, upadek jest i to, czy to będzie kiedykolwiek odwrócone, nie wiem. Być może, że jest tutaj ten, jak Pascal narysował tam w którymś z tych plików swoich w myślach, ten taki, jak postęp się następuje, że on linią łamaną. Może to jest taki proces, może się odrodzi to za 10, 20, 50 lat, może. Ale jest jednak niebezpieczeństwo realne, że się to nie odrodzi i że wskutek przerwy, wskutek zaniknięcia znajomości języków klasycznych, dokona się proces, którego ja pewnie nie opiszę precyzyjnie. Bo to jest moja intuicja i taka, że tak powiem, niedawna. Nie przemyśliwałem nad tym, nie próbowałem tego jakoś ująć w dyskurs spójny. Ale boję się, że się dokona proces taki oto, że to, co jest swojskie dla nas, co jest dla nas rdzenne, czyli kultura, którą ukształtowało na trwale judeochrześcijaństwo i starożytność klasyczna. Kultura, w której oba te czynniki kulturotwórcze były stale obecne i stale żywe. Że ta kultura zniknie w takiej postaci żywej, że ona zostanie zredukowana czy przekształcona w coś takiego jak dziedzictwo kultury egzotycznej. Że to będzie coś w rodzaju starożytnego Egiptu, albo japońszczyzny, albo kultury Majów, albo czegoś takiego. Więc ja się tego boję i tego się też boję dla chrześcijaństwa, które może, zwłaszcza tam, gdzie jest kulturotwórcze, gdzie jest tym źródłem inspiracji, że może właśnie stać się egzotyczne. No, tutaj moja ulubiona idea uwewnętrznienia chrześcijaństwa może by mogła temu jakoś zaradzić, takiego erasmiańskiego uwewnętrznienia, takiego właśnie imitatio Christi, a nie zewnętrzny wystrój, nie zewnętrzna kultura od nie wiem czego, od bardzo wspaniałych dzieł sztuki do, nie wiem, jarmarków dominikańskich, czy odpustów, czy czegoś jeszcze. Muzyki słucham ciągle dużo. Słucham przeważnie rzeczy słyszanych wielokrotnie, ulubionych kompozytorów. I powiem panu rzecz, chyba na zakończenie już, taką trochę smętną, ale jednocześnie dowcipną, tak ja ją odbieram. No ja im starszy jestem, tym bardziej stwierdzam nostalgicznie, ze smutkiem, że wrażenia, które są moje, obecne wrażenia ze słuchania muzyki, są nieporównanie, zupełnie uboższe od tych, które były dawniej. Sic transit vigor juventutis. Co zrobić? Przemijania. No przemijam.